Mglista niedziela. Jadę do Dobrej od strony Lubieszyna. No, zatem za chwilę będzie. Idzie. Nikt nie powiedział, że ma być letko. Ale po co trzymać kierownicę, nie? Na letko! I już jestem tutaj. Super. Znowu nie ma wiatru. Znowu cały pochlapany. No, ale dobrze jest. Niedziela. No. Mgliście. Ale aż się chce. Chce gdzieś się pojechać. Zdobywać to. Mknąć tą przestrzeń. Tam ta ścieżka tak prowadzi. Mgiełka. To trzeba polubić, to trzeba ten wysiłek polubić. Tak, i od tego można się uzależnić. I to jest akurat dobre. No bo aż się chce. Organizm się domaga tego. I to jest bardzo dobre uzależnienie. Dobra, to ja mknę sobie. Ciao! Niedzielnie, sympatycznie. I już jestem tu. A dopiero co byłem? Tam. Walnął. Tu to znaczy przejście graniczne Bug Blankensee. A teraz jestem już tu. Upamiętnieniu służby pograniczników chroniącej granicę Polski. Tak, tak to wygląda. Tu jest mój stały punkt, który często gęsto odwiedzam, który często gęsto przejeżdżam. No bo gdzież indziej mam jeździć, jak nie, w moich pięknych, skromnych, ale fantastycznych okolicach rowerowych. A kiedyś tam może przyjdzie czas na podboje dalszych terenów. Zobaczymy, co życie przyniesie. Dobra, a tymczasem tak właśnie wyglądał. To jest kawałek zrobionego pasa granicznego. Tu są takie wiązka, tam przechodziła, niewidoczna. Pas drogi granicznej, wejście zabronione. No nie wiem, kto tu wchodził. Tak to wyglądało, proszę Państwa, kiedyś. Teren monitorowany. No, dobrze. Tak to wygląda, a my sobie pomkniemy dalej. Wczoraj było trochę więcej, dzisiaj tak krócej, niedziela. No i zacznie się już niedługo następny tydzień pracy, a w tym tygodniu pracy będzie się pewnie działo, bo będę musiał wiele rzeczy robić. No i czyszczenie roweru znowu, nie? Nie ma nic za darmo, nie ma. Żeby wszystko chodziło ładnie, pięknie, musi być wyczyszczone, nasmarowane. Taka to pora roku. Zachodniej granicy będą. A tak to wygląda na zdjęciach. Trochę historii, proszę Państwa. Proszę, jakie zdjęcia. Tu. Słupek graniczny 751. Ciekawe, gdzie on był. Ten. Tu. Tu już nowsza trochę historia. Dlatego nowsza, bo zdjęcia kolorowe i inaczej ubrani już pogranicznicy. Tak bardziej profesjonalnie. Tutaj też.
A tutaj poduszkowiec na lodzie. Nawet Straż Graniczna w samolocie. A tutaj jeszcze taka. Tu jest policja też. I tu Straż Graniczna. A tu odznaki. Odznaka pamiątkowa za służbę graniczną. Odznaka Straży Granicznej z 1928 roku. Tutaj ta, z 1928. Naszywka na mundur żołnierza Pomorskiej Brygady WOP. Odznaka wzorowy żołnierz WOP. Medal Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Emblemat Straży Granicznej. Znak graficzny Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej. SG. I znak graficzny Straży Granicznej. A, no bo tu Pomorskiego, tak? To, no właśnie, tak? A tutaj już znak graficzny Straży Granicznej. No. Trochę poświęciłem czasu na tą tablicę, a tu następna jeszcze tablica jest. A tu historii. Historia polsko-niemieckiej współpracy. No dobrze. No kiedyś trzeba zacząć współpracować. Historię pamiętać, ale jak zawsze by było. No nie może być źle. No czasy muszą się jakieś robić lepsze, przecież niekoniecznie. No ale taką mamy naturę, że musimy walczyć z tym wszystkim. Dobra. No dobra, to ja sobie mknę. Ciao. Wszystko w temacie. Ja pierdolę. Całe osobo to na pie. Jechałem. Czacha to mi dymi. I gotuje się. Aż gwizda. No i tymczasem. Zrobione? Zrobione. No to ciao. A na koniec to dla wszystkich na zdrowie. Dla tych, którzy nie mogą. Uuu.